Siema, ja jestem Kubasiak, a to jest kolejny odcinek z gry House Flipper. I dzisiaj sprzedamy sobie ten dom. Dobra. Mało metrów. Rozpocznij licytację. Dobrze. Co wam tu brakuje? Kuchnia, kurde, kuchnia. Ech. Dobra. O, ten gościu. Ale o gościu, bo coś... Coś tej rodzince tu nie pasuje. Coś za dużo skarg. Jej, zwycięzca. No, także zyskaliśmy dobra, akceptujemy ofertę, kontrakt, umowa podpisana. I tymczasem możemy lecieć sobie do kolejnego domu. Spróbujemy sobie tego. Już zakupiłem go. Tak oto wygląda ten dom. Jeszcze to sobie do końca posprzedajemy. Akurat jest jeszcze piwnica. Także dość ciekawie. Jakaś niezła impreza tu była, pełno puszek, także było ciekawie. Ale tak. Sprzątando. Włączę sobie jeszcze minimapę. O. I możemy sprzątać. Zacznijmy sobie od graffiti tutaj na zewnątrz. No, także dom wysprzątany, mniej więcej, czy więcej. I możemy przystąpić do przesuwania ściany. Także młot w dłoń. Te ściany. A, jednak nie. O, jednak mogę. Te ściany idą won. I stawiamy teraz ściany. Myk, jedna ściana, druga ściana. No. No, także dom mamy jako tako ogarnięty, posprzątany. Ściany takie, jakie mają być. Więc możemy zacząć malowanie. Chociaż zaczniemy od łazienki. Klikamy sobie tab. Instalacje.
I zaczniemy od wanny, chociaż wanna się pewnie nie zmieści. O, 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 to, 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 to. Wanna się zmieści. Więc dajemy sobie wannę. Wanna. Taka kwadratowa. No bo czemu nie? I widzimy się, jak to skończę. Płytki ścienne, znaczy nie panele, tylko płytki ścienne. I zrobimy sobie coś takiego. Także łazienkę mamy już skończoną. Tak mniej więcej ona wygląda. Oczywiście pralka się nie zmieściła, no bo malutka tu jest. Chociaż jakbym dał prysznic, może by się zmieściła. Ale wiecie, wanna lepsza. Żaluzja, żeby nikt nie zaglądał. Otworzymy sobie okienko i lecimy dalej z remontem. Tym razem może na jakimś speedzie. I teraz na żółto. No, także remont dobiegł końca. Teraz mogę was spokojnie oprowadzić. I tutaj mamy wejście, tu nic nie zmieniałem. Nie było co. Otwieramy drzwi i wchodzimy do nowego królestwa. Otwieramy sobie drzwi. Proszę bardzo, możemy sobie na początek zostawić buty. Tutaj mamy ładne oświetlenie, jeden halogen. Idziemy sobie w prawo i tutaj mamy po lewej stronie kuchnię, taki aneksik malutki, mikrofalówka, ekspres do kawy, tutaj palniki gazowe, nad tym całym okap, ładnie oświetlone dwa halogeny. Przybory, znaczy wieszak na przybory. Oczywiście znowu standardowo zapomniałem lodówki. No, kto używa lodówki, nie wiem. A teraz jej tu nie stawię, ha, ale dobre. Dobre, nie wstawię jej tu. No dobra. Także nie używamy lodówki, po co? Lodówkę mamy tu w tym, w szafeczce, o, na przykład. Tak samo i reszta, pralka też tu jest, no. Wyobraźmy to sobie, zabierzemy sobie jedzenie, możemy sobie znowu usiąść przy stole, na czarnych krzesełkach, takich czterech, usiąść, być podświetlony przez halogena i pooglądać sobie telewizję. Telewizor tak se tu wisi, no bo gdzie indziej by się tu nie zmieścił. Możemy sobie ewentualnie też pójść na sofę, usiąść sobie, położyć sobie jedzonko na stoliczku. Tutaj mamy też ładne oświetlenie. Mogę sobie wyłączyć to i włączyć tylko te dwie klimatyczne lampki. Tutaj mamy na każdym prawie z parapetów jakąś doniczkę. Tutaj kwiatek, tam kwiatek z tyłu. No i to jest nasza kuchnia, nasza jadalnia i pokój dzienny. Także główne pomieszczenie mamy już za sobą. Możemy sobie wejść do sypialni. Tutaj bardzo skromnie, łóżko, dywan, dwie lampki i telewizor, komoda. Możemy sobie też poczytać książkę.
przy klimatycznym światełku też pooglądać telewizor. Możemy sobie też wyjść na podwórko. Tutaj mamy wyjście. Żaluzje, no bo prywatność jest ważna. Co będziemy tu robić? Możemy sobie z łóżka zaświecić światło. Dwie lampeczki. I to ogólnie tyle z sypialni. Idziemy sobie do łazienki. Tutaj nie zmieściła się pralka. Także pralki tu nie ma. Także jest żaluzja, bo prywatność. Mamy wannę, mamy kibelek, mamy umywalkę z lustrem. I takie jedno światełko. Mamy czujnik dymu. Jakby ktoś się tu zbytnio zaczadził, korzystając z kibelka. Mamy mamy kaloryfer, znaczy czy grzejnik. Nieważne. Dobra. Wychodzimy z łazienki, znaczy z, no. I idziemy sobie do ostatniego pomieszczenia. W tym celu musimy... Na wszelki wypadek zgaszę sobie tu światło. Otwieramy drzwi i spadamy prosto na ryj, bo nie wiemy, że tu są schody. Zaświecamy sobie światełko. Tutaj mamy schody, zejście na dół. I mamy ostatnie pomieszczenie. Ostatnie pomieszczenie, czyli pokój. No już nie gracza, ale pracownika biurowego. Tutaj mamy stolik, na którym stoi kwiatek. Taki dupny kwiat. Cztery pufy. Możemy sobie iść spać. Ewentualnie w coś pograć. Obrazek. No, jeden obraz, drugi obraz. I to ogólnie tyle. Możemy sobie... Mamy tutaj też klimat. Jedna lampa. Dywan. I... Kosz na śmieci. Także wychodzimy sobie. Gasimy światło. Także klikamy Enter i sprzedajemy nasz dom. Także teraz obserwujmy, jakie ceny nam tu tutaj zaoferują. No jak na razie idzie dość spoko. Godzina 41 nam to zajęło. O, zwycięzca. I tak koszt domu to był 311 tysięcy. Sprzedaliśmy go za 520, także 204 tysiące jesteśmy na plusie. Że możemy sobie licytować, ale akceptujemy ofertę. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie.